Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Titled Tuesday przed nami. 11 rund tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Czekam na Hikaru, czekam na Jana Krzysztofa Dudę. Są zawodnicy zarejestrowani. Karuana, Firuszcza. No jest wiele, wiele tutaj fantastycznych arcymistrzów. Kramnik mi się gdzieś tutaj osunął. Jest Kramnik. Zobaczymy, z kim mi przyjdzie tutaj walczyć. Mam nadzieję, że z samymi Tuzami. Mógłbym, powiem wam szczerze, zagrać 30 partii, chciałem powiedzieć 11 partii z samymi arcymistrzami, dostać w baty, ale byłaby to wielka przyjemność. Zobaczymy, z kim mi przyjdzie tutaj walczyć. Co tutaj piszecie jeszcze ciekawego na czacie? Ranking idzie w górę, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Bortnyk, Wonder, Full Time. Okej, no jest tych zawodników, oczywiście, jest. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy arcymistrzowie są specjalistami w grze internetowej, ale taki Bortnyk to nie miałby szans w szachach klasycznych, powiedzmy, no nie wiem, z Janem Krzysztofem Dudą chociażby, tak? W blicu jest świetny, a w klasyku, czy w szachach nawet szybkich, myślę, że Janek to go tam zjada, co nie? No ale tak, są specjaliści w necie, którzy naparzają nieźle w szachy. Za 2,5 minuty rozpoczynamy pierwszą rundę. Więc będziemy się, mam nadzieję, bawić przez 2 godziny. W niedzielę 3 minuty przed turniejem dwie osoby były zapisane. No, cóż mogę powiedzieć, ale potem doszło. Pamiętajmy, że na żywo w szybkich byłeś 15. Nie, to było w blicu. To było w blicu na Mistrzostwach Europy, tak. Kiedyś to 15 miejsce było bardzo wysokie. Bardzo wysoki. Tak, tak. Miałem kapitalny finish 4 z 4 i to wywindowało mnie bardzo wysoko, pamiętam. Cieszyłem się jak dziecko. Z czystym sumieniem można było iść na obfitą kolację. A w moim wypadku to jest grzech, bo ja bardzo lubię jeść. Cześć rewersiak, witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Lecimy. Gramy w szachy mocno. Bawimy się. Okej, tutaj tylko jeszcze sobie poprawię fryzurkę. Go, go, go. Przypominam, 3 czerwca, Szachusie w Olsztynie. Ogłoszę to niebawem, więc się szykujcie. Sobota, godzina 17. Oczywiście osoby 18+. Witam Cię, Wojciechu. Cześć, Paweł. Cześć, With Masters. Paweł, czy Ty streamujesz? Paweł streamuje. Słuchajcie, zapraszam Was też do Pawła. Pawła Kukuły oczywiście, mojego tutaj wspólnika odnośnie szachowego eksperta. Wysyłam Wam link. Proszę bardzo. Zajrzyjcie do niego, oglądajcie. Będzie mu miło, gdyż tam te streamy mają małą frekwencję z uwagi na po prostu na to, że zaczął streamować. I dlatego jeszcze go nie znają. W czwartek Polska Liga Pokochaja, dobrze wiedzieć. Jeszcze info nie dostałem. Zobaczymy, czy zagramy. Zobaczymy. Wpadajcie do Pawła, też na streama. Też po polsku pewnie Paweł będzie rozmawiał, ale może i po angielsku. Zobaczymy. No, ja też jestem bezkompromisowy. Dink, świetna postawa. W ogóle brawo, brawo, brawo Dink Liden. Wierzyłem od niego od samego początku i pięknie, pięknie chłopak pograł. Rewelacyjny gość. Skromność sama w sobie, klasa. Dobra, moi drodzy, pierwsza partia. Pierwsza partia. Z Michałem Talem gram. No, tym razem mnie nie rozstawiono. Gambit hetmański. Zobaczymy też, jaki wariant tutaj gościu wybierze. Goniec E7, tak, kiedyś Gary Kasparow grywał w meczu z Karpowem w 87 bodajże, w Sewilli. Gramy E3. Dobra. Zagram Hetman D2. Czy to teraz jest dobry ruch? Nie, to nie jest teraz dobry ruch. Trochę mi się pokiełbasiło, ale H4, będę chciał go tutaj atakować. Tutaj wybitka. Nie jest to najlepsze, bo skoczek odbija teraz. To mi się trochę pokiełbasiło jednak. Ale może gościa zaskoczymy.
Zagrał c6, nie zagrał c5. O! W ten sposób poszedł. To długa roszada. Zaraz e4. Dobra, g4. Naprawdę? Oddał pionka? No nieźle. Zbijamy. Zbijemy tutaj. Król zawsze na b1. Może g5. Proszę, proszę. To zbijamy tym oczywiście. To teraz mam ruch g5. Bardzo dobry. Przeciwnik może mieć problemy. Mam nadzieję, że będzie miał problemy. No bo to wybicie pionka nawet... ja nie muszę odbijać skoczkiem. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. I słuchajcie, w podobnym tonie zrobiliśmy z Pawłem mini kurs, jak atakować w gambicie hetmańskim. To będzie tanizna, ale wartość myślę, że duża. Też szykujcie się, będzie to ogłaszane niebawem. Co? No to biorę, rozbijam tu skrzydło, prosta rzecz. Biorę, biorę. Oczywiście też można by było zagrać tutaj, ale to jest blitz, trzeba grać szybko. No, otwarta linia i będziemy go tutaj jechać, gościa. Skoczek f6, to bijemy. Tu wlezie. Może. Może w sumie zagram tak, jeszcze zobaczę. A no tak, przecież gram figurami. Figury muszą atakować. Poczekajcie, goniec g4 przeoczyłem. Ale nie zagrał. Dobra, gram tak, bo mam zaraz chwilę wjazd tutaj. No tutaj mu mata, to o co chodzi? Aha! Spryciarz. A nie mogę tak? Oddać materiał i wjechać hetmanem tam i dać mata. Za chwilę to zrobimy. On oddał jakość. Dobra, uciekam królem. Dobra, jakość więcej. Też jest dobrze. Schodzimy oczywiście z tego ataku i schodzimy tutaj z tego ataku po d4. No to teraz tutaj dajmy mata, co? Nie widzę obrony. Lecimy tutaj, jak skoczek H7, to też mat, bo goniec dobrze działa. A tak wyszedł pięknie. Nie ma obrony, panie kolego. Czasami, słuchajcie, wchodzą te partie, nie? Jak się ładnie zaatakuje. No, tutaj też powiem szczerze, faktycznie trzeba to tak powiedzieć. Gość został porobiony, ale on po prostu troszkę słabiej pograł. No dobra, słuchajcie, tutaj tam moja partia, to jest nieistotna. Przejdźmy, może zobaczmy, jak gra Jan Krzysztof Duda. Gdzie jest Janek, czy już skończył? Janek chyba już skończył, tak patrzę. Zobaczmy, jak gra Hikaru. Co tutaj się u Hikaru dzieje? Zaraz, zaraz, a tu już jest koniec? Nie, grają. Hikaru jest czarnymi. Wygrana pozycja. Aktywność króla. W końcówkach król jest mega ważny. Mega ważny. I tutaj leci sobie skoczek. No, realizacja. Fajnie na czasem sobie popatrzeć, jak grają zawodnicy, dlatego że się też dzięki temu uczymy. Dobra, Hikaru wygrał. Kogo tutaj będziemy jeszcze podglądać? A zobaczmy na Firuszdzie. On dawno tutaj nie grał. Co? Mat w trzech? Daje mata w trzech. Zauważy? Oczywiście silniczek podpowiada. A zaraz białe mają. Ojej, jak ten król zawędrował. Niesamowite. Duda gra? Nie zauważyłem go. Dobra, zaraz. Dobra, idziemy do Janka. Gdzie on tam jest? Bo patrzę po flagach. Nie mogę go znaleźć. No gdzieś wysoko powinien być, prawda? Janek. A, jest tutaj. Dobra. Umknął mi Janek. No dobra, Janek ma przewagę w czasie i przewagę w pozycji. Fajny tramwaj się ustawił białymi. Ale co? Ciach. I tyle. Dobra, chowam ten silnik, bo on tutaj psuje całą zabawę. No i tam wieża chyba zagra i też wygrywa. Wieża E7, zagramy jak Janek. Twój typ, wieża E7. Fajna to jest opcja na czeskomie. Czy tak nie zagra, bo jednak będzie, stwierdzi, że końcówka może być remisowa. Wieża E6, po te pionki będzie szedł. Król się schowa, nie ma jak się do niego potem dobrać. No, tutaj czesanie pionków. No i tutaj? Czy kolejny szach?
Tutaj zaraz wieża złapie aktywność na B8. Nie, no Janek tutaj to jest szef. Da radę. Wieża B7. Właśnie, czyli... A, ładny ruch, wykorzystanie pionka, może nawet takie posunięcie. A, tędy się przestawi, goniec, ładnie. Król, pięknie, pięknie pograł. Klasa sama w sobie. No dobrze, ale tu jeszcze nie miał jakiegoś wymagającego zawodnika jak na Dudę, jak na siebie, w sensie mówię tutaj w imieniu Janka. Dobra, i... Kto tu jeszcze walczy ze znanych zawodników? Szukamy polskiej flagi. Zbyszka podejrzyjmy. Zbyszek Tarapaty? Jak to silnik ocenia? Uuu, Tarapaty. Zbyszek ma problem. No niestety, niestety ten czas to jest straszne. Ma trochę tych figur mniej, co nie? No jakby jeszcze tego skoczka chapnął. Ale sprytnie też białe zagrały. Nie no, już totalna wygrana. O, jakieś matowanie tu się szykuje. No mat, tak. Dał przeciwnikowi opcję dania mata. No niestety Zbyszek przegrał pierwszą partię. No zdarza się oczywiście najlepszym. No, zobaczmy tutaj na górze kogoś. Remisik. Są niespodzianki jak widać. Dzieje się trochę, dzieje się. O. Król F3, bardzo ładne posunięcie scalające tutaj. O, wymiana nastąpi. To białe są w domu. To musi być wygrana białych. Myślę, że taki ruch B5. Tu się przytrzyma B5. A, teraz B5 nie można. No, białe za darmo grają sobie chyba. Czy czarne są w stanie się wybronić w ogóle w tej końcówce? Ciekawe. Ranking na czeskomi przekłada się mniej więcej na kategorie krajowe. Da się to jakoś mniej więcej oszacować. Wydaje mi się, że czeskomowy ranking jest oczywiście zawyżony bardzo od rankingu tradycyjnego. No, tak jak na przykład ja mam około 2600, no to nie jest mój ranking. Ja w klasykach mam nawet niecałe 2200, ale czuję, że gram o wiele na wyższy ranking. Więc to jest jakieś 300-400 oczek więcej, powiedzmy. Mniej więcej. Zawsze w internecie można ten ranking sobie nastukać. No tutaj bardzo ładnie białe zagrały. Koniec partii. Aha. Ok. Zostały dwie partie. Gra tutaj jakiś Polak. Dlaczego ja nie znam tego nika? Zobaczymy. No nie wiem, kto to jest. Tutaj białe też grają za darmo. Kwestia wytempowania. A bardzo ładny ruch, król przejdzie tędy. Ale zaraz pionek tu ma problem. Chyba remis. Trzeba bić. Remis. No remis, remis. Okay. Czy tu jeszcze grają? Też remis. Dobra. Kolejna runda za chwilę. Już mamy. No i znowu gram z tym swoim Nemezis, można powiedzieć. Któryś raz z mistrzem Azerbejdżanu. No to jedziemy. Muszę się skupić. Okej. Okay. Dobra, niech
będzie E3. Niech będzie tak, jak Dinklirem sobie zagrał w meczu z Nepo. Jakąś długą ruszadę może zrobimy. A dlaczego nie? Schowamy się. Trochę inaczej niż zwykle. Ok, wieża tutaj, bronimy. No tutaj co? Zagram sobie. Tak? Będziemy się bronić. Zaraz H3 przepędzę tego skoczka. On tutaj krzywdy mi nie zrobi. Ale co, nie mogę wziąć? Ja nie rozumiem. Zagram tak i tak. Pionka więcej będę miał? Skoczek F4. Chyba podstawił. Skoczek F4, bicie, bicie. Co? Co chodzi, nie rozumiem. Aha, jest szach tutaj. O, sprytnie, no dobra, tak. Ale ładnie zagrał. H3. Och, przecież mnie pionka na F2 zbija, no ale ja jestem w ogóle sierota. Tak się dać zrobić, niesamowite. Dobra, ja muszę to wybić. Pionek mniej, ale walczymy. Ale jestem zły na siebie, że tak łatwo dałem sobie tutaj. Tak się dałem łatwo ograć. Na pionka. No skoczek E4 stoi dobrze. G3 muszę przywalić. I to przytrzymać. Królem podejść. Taka stójka. Beznadziejna. Mi się udało wymienić wieżę, może miałbym szansę jakieś na remis. Ale w tak prosty sposób pionka oddać. Zły jestem na siebie, że tak właśnie gram. Oczywiście jak zagra tutaj, to tutaj. Aha, to nawet może tak zagrać chyba. Bo na końcu B2 wisi. Niedobrze. No właśnie. No właśnie. Dwa pionki mniej, a to już będzie tragedia. No niestety dwa pionki mniej. Ale skoczek tu i tam jeszcze mam jakieś fajne szanse. Aktywność, aktywność, Krzysztof. Dobra, próbujemy swojej szansy tędy. Nie mam innego wyjścia. Król E4, skoczek tu, wieża tu, może się uda. Na pewno on ma wygraną, to bez dwóch zdań. Nawet tak bym na jego miejscu spróbował zagrać. Chociaż nie, król zbija tutaj. Jakąś aktywnością może coś nadrobię. Albo i nie. Spróbujemy króla tutaj wbić. Taki ruch grozi. Ładnie zagrał. Kurczę, jak on ładnie zagrał.
karty grożą, ale zagra jakieś H6, G6. Dokładnie. Dobra, bijemy. Gramy tu. Trudno, skoczek nie będzie stał stabilnie, ale muszę coś tu próbować odbijać. Teraz jest jeden pion mniej. Nadal czarne są dobre. Szach nikomu nie zaszkodził. Pytanie, czy wymieniać wieżę? Dobra, próbujemy remisować. Pionki muszę podprowadzić wyżej. O, rety. To jest przegrana. Tyre, 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 ty. I co? Co teraz? A teraz Krzysztof się męczy. Aj! Ale schrzaniłem. Pionek ucieka. Dobra, to jest przegrana. Szkoda. Szkoda, powiem wam. No kurczę, aż muszę zobaczyć, co tutaj się działo. Nie było źle chyba. Nawet wyszedłem prawie z wora, nie? Szkoda. Jeszcze cię dorwę, kolego. Bo mam z tobą po prostu rachunki do wyrównania. Ten mój przeciwnik nie gra jakoś rewelacyjnie. Tylko, że ja teraz pograłem trochę słabo, ale już byłem zadowolony. I co tutaj? Skoczek D1 trzeba było zagrać, pilnować. Tak, pionka, ok. Nie przyszło mi to do głowy. Tutaj cały czas białe spoko. A tu podstawiłem. Co trzeba było grać? Koń E4 trzeba było grać, nie wymieniać hetmanów. Wiecie, jak to jest z arcymistrzem. Nie wymieniaj hetmanów. Tutaj oczywiście pionka. No to taktyka, taktyka z mojej strony. Ale on tam źle, też coś źle pograł. Tu mi się podobało białym. Już tak czułem, że tutaj jest nie najgorzej. Bicie, bicie. No zobaczcie, silnik już tak pokazuje koło remisu. Skoczek C5, ciekawe, czy coś miałem przeoczonego. A, on każe grać wieża C8. No ale to wiecie, ciężko tak zagrać. Ciekawe, czy to już była przegrana. Niby remis pokazuje, bo co? Tutaj, ale to ciężko tak zagrać, kurczę. Silnik tu wyjaśni. Skoczek bije na F4, remis? Naprawdę? Na to bym nie wpadł. Aha, bo idę tędy. Ajajaj, za mało czasu, żeby to było wymyśleć. Tak, to będzie na YouTubie wszystko. Będzie, będzie, będzie. Ale fajnie, skoczek F4 remisował, co nie? No było blisko, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Tutaj.
To już wtopa, nie? Jednak pion mniej. No tak. Okej. Trudno. Ajajaj. Ale mnie zdenerwował arcymistrz teraz. Dwa razy białymi. Dobra, lecimy. Mistrz Fida. Szybciej, szybciej. Co oni mają z tym C3? Przecież to są takie ruchy. Okej, no to ja na to idę. Wchodzę w to. No dobra, też A5. No B6. Goniec musi pograć. A, tutaj to C5 muszę zagrać. A, takie zamknięte schematy. Okej. Tutaj. No dobra, próbujemy tutaj sztuczek. To tak, bo jeżeli tutaj, to wybijam. Się pozbywam. Ha. Najpierw tak. Trochę się wymieni. Jakby za szybko to wszystko poszło. Nie, że A2 chyba trzeba zagrać. Tak. Ale dobrze zagrał. Tu przecież jest. Dobra, idziemy gdzieś tam aktywności szukać. No może mi tu zrobić remis, grając w ten sposób. No to na remis muszę się zgodzić, jeżeli on tego będzie chciał, ale chyba na razie nie chce. Gram tak. Aktywność. A, super aktywność, Krzysztof. No niesamowite. Co ja w ogóle pograłem? Dlaczego ja tak szybko w ogóle gram? No mam przegraną pozycję. Wieża leci. Do widzenia, dobranoc, dziękuję. Wiecie co? To była jedna z gorszych partii, jakie w życiu chyba zagrałem. A przynajmniej dzisiaj. Puh. Dlaczego ja tak szybko gram w ogóle? Wpędził mnie w wir tej szybkiej gry. Są wszystko fajne pozycje. Ale skiepściłem. Żal. Dobra, trzeba się po prostu odbudować, bo to nie może być tak, że ja będę przegrywał w tak prosty sposób takie partie. Tu już miałem lepiej. Co? Skoczkiem zbić? Dlaczego? Zachować jednak gońca, zagrać E4. No, ewidentnie nie, jakby to powiedzieć. Nie szukam wymówek, ale nie jestem w formie, jeżeli nie widzę takich rzeczy. Przyszło mi tylko to do głowy, że trzeba zbić gońcem, bo zamknięta pozycja, zostają skoczki. Bez sensu. Tak, ale to też nie jest jakieś tragiczne, jak widać. To tu wprowadzić wieżę na D8. Wszystkie figury, żeby grały. Krzysztof. Tak, bicie. No to jest taki remisik. Ja tu gdzieś błąd popełniłem. A trzeba było zbić? No zbić. Ja tylko ja się obawiałem. Aha, ja myślałem, że on tu może zbić na E4, ale jestem sierota. To mi się coś ubzdurało, to z szybkości. I tu już jest tragedia. Bierze A7, ruch przegrywający. Ale się dałem zrobić jak dzieciak. Już goniec B7 mógł zagrać. No i już nie ma ratunku przed goniec B7. Nie widziałem kompletnie tego. To przegrałem po prostu uczciwie. Nie widziałem. Trudno. Cóż mogę poradzić? Słabo. Jeden na dwa. Jeden punkt. No, przepraszam, jeden na trzy.
Dobra. Mówi się trudno. Mówi się trudno, niestety. Gdzie są partie? Nie ma. U mnie dziś codziennie 5 partii na 5 minut i wszystkie w plecy. Kiedyś wygrasz. Cześć Kocichowski. Dzisiaj zacząłem słabo póki co. Jeden punkt na 3. A tą trzecią partię zagrałem jak totalny amator. Dałem się wciągnąć w szybkie granie z gościem. Bez sensu kompletnie. Bez sensu kompletnie. Ale spokojnie. Jeszcze jest dużo partii. Witam Tymo. Witam serdecznie. Powiem wam, że ja wolę jednak zagrać partię, jakby to źle nie zabrzmiało, ambitne. Ambitne jakieś debiuty pograć sobie i się rozgrzać, niż na przykład ustawić jakieś cegiełki i starać się na przykład remisować i liczyć na farta. Są tacy zawodnicy, którzy w ten sposób grają i myślą, że są kozakami. Co nie? Ja mam zupełnie inne podejście. Uważam, że trzeba się rozwijać i grać ostro. Znaczy teraz akurat ta trzecia partia to mówię, to było totalna porażka z mojej strony. Aż dziwię się sobie, że dałem się sprowokować w taką szybką grę, chociaż też lubię grać szybko, ale nie obliczyłem, nie wyczułem pewnej tutaj rzeczy. No to też wynika właśnie pewnie z tego, że się nie gra. Okej. To samo mówi inny streamer, tylko że bardziej bluzga. Spoko. No takie są szachy. Niestety czasem są, no mówiąc wprost, wkurzające. No bo tak to jest, no. No podstawiasz coś, nie widzisz czegoś w prosty sposób i przegrywasz. I to jest frustrujące. Ale no trzeba pracować nad tym na pewno. Jak chce się grać w szachy, to trzeba nad tym pracować. Po prostu mieć jakieś podejście inne, bo każdy ma jakieś tam etapy swoje w życiu, że jest ambitny junior, powiedzmy, taki nastolatek i leci z tematem mocno, mocno, mocno. Potem jak masz 30, 40, 50 i wyżej, mówię o wieku, no to na pewno zmieniają się jakieś priorytety i szukasz dla siebie jakiejś dobrej opcji na te szachy, bo nie jesteś w stanie wygrywać tak jak za młodu, powiedzmy. Nie wiem, rozgaduję się może niepotrzebnie, ale każdy znajduje coś dobrego dla siebie i ja na przykład jestem już na takim etapie, że niestety wiem, że nie podskoczę wysoko. Najgorsze jest to, że siedzi we mnie jeszcze taka ambicja szachowa, że po prostu czasami muszę pocisnąć. No ale to w internecie trzeba się bawić, no uśmiechnąć się i lecieć dalej. Nie zawsze da się niestety ogarnąć tak, jak się chce. GM grają tylko na pułapki, żadnej inwencji. Fakt, że to widać czasami jak na dłoni. No, czasem to się zdarza, ale wiesz, to nie tylko arcymistrzowie, bo tu chodzi o to, że arcymistrzowie starają się nie popełniać błędów i nie doprowadzać do kontry. Dlatego z arcymistrzami trzeba grać ostre szachy, bo wtedy masz szansę z nimi wygrać. Dlatego, że jak będziesz grał pozycyjnie mocno, czy coś w tym stylu, no to jest taka duża szansa, że arcymistrz cię ogra, bo on lepiej rozumie pozycję albo pewne niuanse. Ale nie zawsze oczywiście, ale zwykle tak bywa, że większe szanse jest w ostrej pozycji z GM-em zagrać. Wtedy masz większe szanse właśnie na zwycięstwo. Bo na przykład taki Caruana czy Carlsen, no to on cię zawsze tam wypunktuje, to nie ma siły, co nie? Chociaż Carlsena to w ogóle ciężko ograć w szachach. W ogóle go ciężko ograć. No to jest Carlsen, to jest jeden zawodnik. Znaczy, no nie jeden oczywiście, ale tutaj mówię o takich arcymistrzach 2500 w zasięgu, 2400. Mati Bar nieźle to tłumaczy. Nie rozumiem, o co chodzi za bardzo. Dobra, pogadamy zaraz. Mamy tutaj
kolejnego przeciwnika, który również streamuje. Dobra. Znowu białe w ogóle. Dobra, lecimy. A zagram sobie goniec E2, system Averbacha. Hetman D2, a tutaj może A4 będzie pewnie, A5. No, spróbuję poatakować. A, być ciekawie. Będziemy atakować. Poszło tak. No dobra, skoczek F3. Czy taki ruch mogę zagrać? Nie wiem. Zagram wieża D1 z planem E5. Może w ogóle roszada na razie? I tak. Będę chciał zagrać. W ogóle nie wiem, czy tak od razu nie można było. Nie wiem. Nie, na jego miejscu jakiś skoczek H7 zagrał. Ha, tak, on tutaj, tu. O, też ciekawe podejście. Chwila. Tu. Tu, tu, tu. Średnio mi się to podoba. Wieża E1. Znaczy ja wiem, że Mati Barto ma to już Bartel. Ja wiem. Goniec F1. Ha, chodzi ci o tłumaczenie digital. Spoko, rozumiem. Jasne, jasne. Czasem arcymistrz po prostu mówi oczywiste rzeczy dla siebie, a nie każdy to rozumie. Zgadzam się, no, tak zwykle też jest. Okej. Okay. Przepychanka czy nie przepychanka? A, zbijemy. Otworzymy pozycję. I tak. Dobra, niech będzie tak. Może goniec pogra, ale on ma goniec E6. No dobra, próbuję wymieniać hetmany. W ogóle moja pozycja mi się już nie podoba. Powiem wam szczerze. Oczywiście po wymianie hetmanów bije to wieżą. A to chyba go złapałem, bo mam taki fajny ruch jak goniec D8. Można przeoczyć takie posunięcie. Biorę pionka. Skoczek zagra tu, trochę mnie pomęczy, ale pion to pion. Okej. Chyba tak muszę pograć. A nie, bo podstawię, co ja w ogóle gadam. Muszę to zbić w ogóle. No muszę to zbić. Nie chcę tego zbijać, ale muszę. Koń B1 w ogóle uciekam, jakiś B4. Co za dzika pozycja. Czarne stoją dobrze, uważam. Jak złapię koordynację, to się uwolnię od gościa. A no właśnie. Nie widzę takich ruchów. Nie jest już dobrze ze mną. Ale też nie miałem wyjścia za bardzo. Dobra. Ha, tu mi zagra. Fiu, fiu. Dobra, skoczka przestawić, troszkę więcej swobody, żeby było. Może nie jest tak źle? Jest źle. No wiem, on mi zagra gońcem, no. To widzę. To widzę i to widziałem. Przestawiam skoczka. To ja, oddanie tej jakości jest praktycznie świadome. Albo bez wyjścia. Teraz tutaj jakbym zagrał, trochę ustabilizował. Będę go wajchował. A, nie da rady. Zagra tak, tak. Dwa gońce na skoczka. Dobra, tak gram i wezmę gońca. Dobra, to nie będzie tak źle jeszcze. Jeszcze jest pionek więcej. Jak dwa gońce i wieża przeciwko dwóm wieżom i skoczkowi, to nie będzie źle, moi drodzy, jeszcze. To nie jest zła pozycja. Sprowokujemy do F6. Nie dał się sprowokować. Dobra, tak, no wieża A8 to jest oczywiste. Jednak nie do końca. Jak tu grać? Bądź mądry i graj. Dobra, idziemy tutaj po swoje, B5.
wiążesz mnie. Bije. Czy ja coś tu podstawiam? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Dobra, muszę tak, no zagra tu. To mi to zbije, wymieni trochę. Niestety dla mnie to nie będzie zbyt dobre, ale nie mam wyjścia. Tak w ogóle spróbować może na bezczela. Czemu nie? Nie ma skoordynowanych jeszcze wież, więc spróbujmy. Dlaczego nie? Kto zabroni? Śmiem twierdzić, że jeszcze mam szansę tutaj w tej partii. I to spore. O, tym razem mam jeszcze większe szanse, jak podstawił. Oj, dziękuję ci serdecznie, panie Luis. Naprawdę, poprawiłeś mi humor. Ciekawy jestem, jak ocenia silnik tę pozycję. Zobaczcie, bardzo ładnie ocenia, 0-0-0. Piękna ocena silnika. To znaczy, że ta pozycja nie jest taka zła. Tutaj na pewno trzeba, znaczy to już pomijam silnik, ale tutaj na pewno trzeba czarnymi jeszcze uważać. Pograłem słabo tę partię, ale jak to zwykle bywa, jak gram słabo, to czasem się wygra. Dobra, wyrzucam to do kosza, zapomnienie. Partie, nie pokazuje mi żadnych partii. O, pokazuje. Janek, gdzie jesteś? Szukamy tutaj Janka, obserwujemy Dudę, moi drodzy. Janek gra czarnymi. Niech zostanie silniczek, żeby zobrazował co i jak. Janek na sekundach ciśnie. No tak, spokojnie trochę pogram, ale taka zwariowana była partia. Janek czarnymi. No i się poprawia. No, to jest zawodowiec, zobaczycie, wyciśnie. Szybko wybił. Co, E4? Ciężko figurowe. O, trzeba uważać na G6 i czasami na hetmana H6. Bierze F4, a to na spokojnie. Z zimną krwią wybija, niesamowite. Pionek będzie robił robotę pewnie. Dokładnie. Tutaj. Ale ładnie. Ale ciśnie. Hetmanówkę spokojnie wygra, tak sobie obliczył. To jest bardzo dobra ocena pozycji, moi drodzy. Ja nie wiem, czy to by była wygrana hetmanówka, jednak jest. Nie, to już Janek ma te schematy opracowane tak dobrze, że jak szybko gra i jak dobrze. Jakieś wieczne szachy się szykują, jednak nie. No w hetmanówkach to jest tak właśnie, że aktywność króla tutaj jest bardzo ważna. Ekspercie też o tym opowiadamy. No tak, tutaj już sobie poradzi tutaj Janek w tej pozycji. Na sekundach. Mistrzostwo z arcymistrzem. Arcymistrzem, moi drodzy. Dobrze, 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 dobrze. Zobaczmy tutaj kolejnego Polaka. No niestety. Czas. Okej. Oj, remis! Remis, bo król idzie do rogu. Remis z gońcowym pionkiem to jest remis, ale białe się pomyliły. Remis. Ajajaj, warto grać do końca. Motyw pata tu jest w rogu. No to ładnie. Okej. Okay. No to białe muszą sobie pluć brodę. Ale to jest czas, to jest blitz. Wieżówka. Wieżówka. Co, wygrywamy to białymi, co nie? Dlaczego nie szach? No właśnie. Co jest?
To nie może być remis. To w ogóle nie faworyt ciśnie, co jest ciekawe. Czuję tu jakieś pomyłki. Dlaczego nie szach i nie odciągnięcie króla? Nie rozumiem białych. No bo trzeba zagrać tu, przejść tak, potem na F7. Remis. Nie wiem, to jest remis? Z tym końcowym pionkiem? Nie wiem. Dobra. Kolejna tutaj partyjka jeszcze się kończy. Kolejne wieżówki. No wieżówki to są właśnie końcówki, jedne z trudniejszych. Jak nie, nie najtrudniejsze w szachach. No, król na F4 nawet mógł. Z czarna będą jeszcze robić 150 ruchów. W plicu wszystko możliwe jest. Remisowa, 50 żony, naprawdę? Faktycznie, bo jak pionek jest na środku, to jest wygrana. Ale można próbować. No tak, może masz rację, faktycznie. No właśnie, te wieżówki to są skubane. Niełatwe. Okej, dzięki za info. Coś, szczepnął tutaj 200 ruchów. Kończ waść te pozycje, bo kolejna runda przed nami. Przegrana! Ale białe wpuściły. No i to jest właśnie to. Król BG3 wygrana. Co? Oczywiście nie wypuszcza. No właśnie. Ja cię kręcę, no niesamowite. Na tych sekundach można czasami po prostu się bardzo pomylić, jak widać. Ok, 4 rundy za nami. Za moment runda numer 5. A po 4 rundach jest króciutka przerwa, ale to taka króciutka, mam nadzieję. No, mamy 2 punkty. No, nie jest źle. Nie jest źle. Trzeba troszkę ponadrabiać. Szkoda mi tej partii z arcymistrzem, bo nie była taka zła. Remisową miałem. Kurczę, remis był, no. No, fajnie, że była szansa po prostu, nie? To się liczy. Dobra, moi drodzy, lecimy zaraz dalej. Prum. Piszcie proszę, kto przyjeżdża na 3 czerwca do Olsztyna. Dajcie znać na czacie. Kto z tej garstki tutaj waszych, kto z garstki tutaj na czacie przyjeżdża. Jeszcze raz wam podeślę tylko no, kilka rzeczy na raz. Podeślę wam link do Pawła. Ile, Paweł, masz punktów? Proszę bardzo, wklejam link. Paweł sobie też transmituje. To dobrze widoczne. Dobra, biorę sobie okulary. Okej.
Dobra. Dajcie w piątej rundzie mi jakiegoś kramnika. Nie no, kramnik chyba nie ma aż tak mało punktów. A właśnie, jak czołówka się plasuje, zobaczmy. Hikaru 4. Zobaczcie, jak śmiesznie. Hikaru jest na 19 miejscu. No ale to nie jest jego wina, bo to jest Buchholz oczywiście. Zrobił co mógł na razie po czterech rundach. Janek też ma 4, czy coś tam stracił? Gdzie jest Janek? Nie mogę go zawsze zlokalizować. Tak, ma Janek tutaj, też ma 4 punkty. Okej. Zobaczymy, z kim tu nam się uda jeszcze zagrać. Punkty trzeba robić. Cześć szef, 12. Jakie plany turniejowe? Żadne. Niestety odpuszczam turnieje na żywo w tym roku. Mówię o klasykach, a takie szybkie blice, coś tam na pewno sobie zagram. Niestety nie mogę. Tak w dużym skrócie. Więc troszkę odpuszczam, troszkę też dystansu nabiorę sobie do tych turniejów. Po prostu ważniejsze sprawy. Więc na razie żadnych. A witam, Dadis, witam. Czy coś trenuję? Tak, zacząłem biegać. Szachowo to niestety nie trenuję. Przyznaję się bez bicia. Czy wybieram się do Warszawy w maju? Wiesz co? Możliwe, że tak. Jeszcze tego do końca nie wiem. Ale jest szansa, tak pół na pół, bo jeszcze nie wiem, jak mi się tutaj ułoży. 20 maja bym się wybrał, to jest sobota, z tego co kojarzę dobrze. To jest szansa, że się wybiorę, ale nie wiem jeszcze tego na 100%. Tak, wiem, że będzie Grand Chess Tour, jestem na bieżąco. Wiem. Czy gram w Bonabanko? Tak, gram w tym turnieju. A, jest już partia. Hop. Jest już partia. Lecimy. Królewsko indyjska. Klasycznie. Dobra, niech będzie skoczek G4. Wybitka, wybitka. Powrót taty bez wypłaty. B4 będzie mnie tu cisnął. No wracam. C5 ma prawo. Tutaj chcę zagrać w tak, ale właśnie. Właśnie, to jest chyba zbyt wolne. No nie wiem, idę tędy. Skoczkiem się chce się przedostać. On mnie ciśnie z tej strony. No słusznie, słusznie.
to wszystko. I wlatuje skoczkiem. Zobaczymy, co zrobi. Bardzo uprościła pozycja, ale ciekawe, czy mam jakieś tutaj... Tak, zagrałeś? Dobra, wlatuje... Chwila, najpierw zbiję tu. Teraz wlatuje hetmanem. Taki ruch. Albo H3, no właśnie. No ale to jest, bije tego gońca niebezpiecznego. I tak, z opcją taką. A co ja w ogóle gadam? Nie mogę tak zagrać. Tak trzeba było, chyba. Czy tutaj cisnąć go szybko? Dobra, pomyśl, Krzysztof, tutaj, tutaj. Będzie niedobrze. Może nie jest jeszcze za późno na takie posunięcie, zawsze mogę się obronić też. No okej, okay, gramy tak. Wymiana. Pytanie, czy... Co to za pozycja jest? No dobra, wymienimy. Myślę, że to nie jest pozycja orety. Muszę tak zagrać. Nie jest to wymarzona pozycja, ale zaraz tędy jakbym przeszedł. Chyba, że skoczek zagra tutaj, to już nie przejdę. Ale też nie puszczam skoczka na B5. To jest też cenna informacja. Straszne. Co ja zrobiłem? Czy wybicie jest dobre? Wydaje mi się, że tak. Pilnuje, tylko że on też tak zagrać na taki remisik tu się szykuje, kurczę blade. I to jeszcze muszę uważać bardzo mocno. No tak, ale on mi puścił jeszcze gońca, dał mi aktywność gońca. Jakbym tutaj przeszedł, to byłoby super. A w ogóle tam grozi na F1. Chwila, nie mogę tak zagrać? Mogę. Wziąłem pionka. Goniec ucieka teraz. Ale to też może być niewystarczające. Czy może... Nie, zaraz muszę gońcem wrócić, trzymać chyba tutaj. Jeszcze raz tak, mam trochę czasu, więc tak zagram. Tak zagram. Jeszcze raz. Przytrzymam królem, tędy będę szedł. Końcówki. Tak. I tak, no tego pionka. Ograniczenie skoczka. Jesteś mój, kolego. Ja mam 28 sekund. Cukcwak, jesteś mój.
No to jest też wartowna partia, bo tutaj w ogóle cuda, cuda się działy, moi drodzy. Zobaczmy szybko, jak to silnik oceniał, ale na pewno nie najlepiej. Wszystko teoria, B6. Skoczek G4, można było zagrać. Bez sensu zagrałem, zobaczcie. Po co grasz, Krzysztof, goniec D7, jak potem i tak grasz skoczkiem na G4? Tutaj straciłem tempo, trzeba było grać od razu skoczkiem na G4. Bez sensu, dzisiaj coś za wiosennie chyba jest w tym Title Tuesday. Tak. Co? Mam tu już lepszą pozycję? Niesamowite. A zaraz, moment. AB jeszcze jest ok. No, bicie. Dobrze wyczułem. Bicie na E4. Bicie. Skoczek G4. Hetman. Hetman. Dobra, tutaj bicie. Czarnych lepsza niby. Troszkę. No, wzięcie tu. Goniec F6 od razu trzeba było grać. Po co te H6? Strata tempa. Hetman F4 każe grać. Wow. Ciekawy ruch, bo po wybiciu wybijam pionkiem, gońce się rozgrywają. Nie sądziłem, że aż taką dobrą pozycję tutaj mam. Tak, to była remisowa końcówka. Na 100%. To jest remisowa. Co? Ale jestem... Bambik. W ogóle to znaczy bambik. Goniec D2, nie wziąłem skoczka. Po prostu cudownie to przeoczyłem. Rewelacja, ale jestem po prostu... Tragedia. No wzięcie tutaj to tak. No to jest remis, oczywiście. Tutaj wystarczyło sobie latać króle. Przecież ja nic nie mogę zrobić, nie mogę zbić tego skoczka. To jest remis. Goniec jest uwięziony. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego gość tak zagrał. Wystarczyło tutaj. Wygrać remisową końcówkę. No ale teraz to już coś tam. No tak. Co? Król D8. Aha, żeby tu zasuwać. Czyli to, co zrobiłem wcześniej. Ale to nie ucieka, jak widać. Dopiero potem wpadłem na ten pomysł. No tak, tutaj to już wygrana. To już wygrana. Okej. No dobra, punkty to punkty. 3 punkty są. Trzeba się cieszyć. Dobra. Czekamy na rundę numer 6. Są 3 punkciki. Wypadałoby chyba jakiegoś arcymistrza dostać. Janek ma 5 punktów. Bardzo dobrze. A widzę, że Hikaru chyba wypadł. Hikaru chyba. A, Hikaru remis. Karuana też remis. Partii żadnych nie pokazuje. Jest partia. Dobra, gramy. Jesteśmy na półmetku. Na co mam grać teraz? A, 3, no niech będzie. Co to w ogóle za pozycja jest?
tutaj B3 jest dobre również, żeby pilnować pionka. Czy B4? Nie, no B3 to jest dobre. Ale zobaczymy, co zagra przeciwnik. O, teraz to zbije. Goniec A6 chyba. Ja w sumie nie wiem, co tutaj może zrobić. Tak, to B3. Teraz to jest ok. B3, bo pilnuje teraz pola C4. I goniec na B2. No dobra, trzask, trzask. No i taka tam pozycyjka do gry. Skoczek E5, jakaś aktywność. No spokojnie, zaraz wieże wjadą na wolne linie. Hop. Jakieś tam groźby. Niech się boi. Hetman F3. Dobra, hetman F3. Jak zbijesz, to zbije. Goniec mi się wydłuży. I potem może jakaś wieża AD1. Coś czuję, że znowu gram za szybko. No, ale przynajmniej jest jakaś korzyść czasowa w tym wypadku. No wieża AD1. Liczę chyba na bicie jednak. Okej, muszę odbić tym pionkiem. Skoczek wleciał. Co ty mi tutaj grozisz? Dobra, wieża E1. Wzmacniamy pozycję najpierw. Hetman D3 nie wpuszczę tu. Szach. Jakiś szach na hetmana. To zawsze mam chyba hetman F5 jeszcze. Jakiś G3 też zagram za moment, bo to też się przydaje. Tutaj będziesz chciał wlecieć. Wieża C1. Okej. G3, nie ma skoczka. Taki chyba tutaj remisik trochę jest, ale walczymy. Gość myśli. Słusznie. Jak dla mnie może myśleć tutaj długo. Chcę wszystko wymienić. Skubaniutki. Ja nie mogę mu pozwolić też na to, żeby... Może jakieś H3 spokojne. A może król G2. Wyczekujące. Zobaczymy, co dalej. Myślę, że A4, żeby nie było... Aha, goniec B4 może wjechać teraz. Potem tu skoczek, ale to zawsze taki ruch. O właśnie, też mogę skoczka przestawić na E3. I tego pionka maltretować, potem F3 ewentualnie. Ja tak zrobię od razu. A, już mam presję czasową, gość. Okej. Okay. I co on może zrobić? Nie wiem, nie widzę. Gram tak. Tylko pionka mogę teraz skosić za moment. F3. No i tak. Będę atakować. Jakieś H4 też się fajnie przyda, bo król się zawsze może schować. Zawsze dobrze wygląda. Też ograniczam trochę. Tak, to on się będzie osłabiał. No tak, 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 tak. To jest dobre zagranie z jego strony. Aha. Właśnie. I co, jak tutaj powymieniam, to nie będzie najlepiej chyba. I co, mam pójść na końcówkę? No zbiję. Pewnie hetmanem zbiję. Tak też myślałem. No dobra. Lecimy. Choć ta pozycja wygrana nie jest białymi, ale czasu jest dużo. Tu będzie słabość. Ok. Ach, cofam, bo jeszcze jakieś widły przypadkiem grożą.
Teraz mogę. Aha, tutaj. Już teraz nie za bardzo. Hikaru to by tutaj męczył. Tak, teoretycznie mogę. Dobra, no mało czasu. Poświrujmy pawiana. Aha! Zobaczcie, co się dzieje. Biorę pionka. Udało się go oszukać. F5 groziło. Dobra. Tak, zbijemy. Aha, tu mi zbija teraz. Muszę tak uciekać. Się wszystko broni chyba. Ojej, podstawiłem gońca. Kurczę. Amatorka. Amatorka z mojej strony. Znaczy, ja tego nie powinienem przegrać, ale... Ale wygrać też nie. No niesamowite. Kurczę blade. No to remis. Szkoda, no. Wiecie co? Szkoda, no. Kurczę, balans. Podstawić gońca. A jeszcze miałem więcej czasu. No wygrałbym to bez problemu. Gdybym grał wolniej. No niestety nie widzę dzisiaj, że jakiegoś skalpa zaliczę. No i co? Tutaj remis. On tam się pomylił. Wygrana była oczywiście. Jak się pomylił. Tak, i hop. No jest, no pionek. No i tutaj powinienem spokojnie to wygrać. No, krzyczałeś, ale nie słyszałem. Tak to jest. Ale na szczęście Janek ma 6 na 6. Słuchajcie, może wygra Tilted Tuesday. Czy to jeszcze daleko oczywiście, ale jest szansa. Okej. 6 rund za nami, co nie? Ja mam 3,5 punkta. Dobra, to nie jest źle. Jeszcze rund zostało 5. Spoko. Wszystko zdążymy zrobić. To Fedosejew. Big Fish to Fedosejew. Jedna partia, która się właśnie skończyła, więc lecimy sobie z rundą numer 7. I jest mistrz międzynarodowy. Dobra, lecimy. Go. No dobra, wybijemy. Tutaj grozi bicie. No i tak.
Co, goniec E3, skoczek D7, B6 trzeba chyba grać. No właśnie, to są takie pozycje niełatwe. Z drugiej strony, no B6 najpierw. Jak zbije, to spoko. Tak zagramy, bo jeżeli zbije, to ja będę miał skoczkę na D6. A chcę grać F5 też szybkie. Wieża F2, ciekawe podejście. Może i słuszne. Pionkiem czy nie pionkiem? No pionkiem. Tak, chcę grać. No to teraz tak. Przyblokujemy go trochę. Teraz tuż po wybiciu idę tutaj. Skoczek z E1 nie gra dobrze. Chociaż on się przestawi tędy. Jakieś takie ruchy. Dobra, koniec A6. Szybko gramy tam, nie będziemy tutaj kombinować z blitz. I jeszcze jak wieża C8 zagram, to już w ogóle będzie cudo. Aha, B4 będziesz chciał zagrać. Tak, zagrałeś! No to hop. No to wieża C8. Teraz to już jest miodek chyba. Tak czuję. Okej, okay, tutaj i tutaj grozi. Ale byłoby pięknie, gdybym tam mógł zagrać. Tutaj, a tu nie mogę. Tędy chcę. Albo tak. Dobra, tutaj i tu będę groził biciem. Aha, bo jeszcze tu. Teraz goniec C4, on musi liczyć. Licz, panie. Dobra, schodzę tutaj ze związań. Skoczek wjedzie, co? No wjedzie, niestety. Wjedzie ten skoczek. Tak mogłem zagrać od razu. To jeszcze w sumie może zdążę? Nie. Wiecie co? Aha, nie mogę tak zagrać. Dobra, niech się boi. Będę tutaj chciał atakować. Tu spróbujemy zbić. Nie wiem, czy to się uda. Czy coś z tego będzie. Ale niech się boi. No właśnie, boi się. Dobrze. Teraz tu. Czegoś nie podstawił. Skoczka tu przerzucę. A, zaczynam kombinować. Może bicie na G3 wchodzi? Tego nie wiem. Ale poza. Nie wiem, kto ma lepiej. G4. To bicie tam, no nie może chyba zagrać G4, żeby otworzyć tej pozycji na królu, a ja po prostu grożę takim ruchem, zawsze tu zagram, nie wiem, może? Skomplikowana. Jakieś H6 jeszcze, żeby król H7 może miał opcję. No na blicu to takie jakieś proste ruchy trzeba wymyślać. Jeszcze odejście z koczką mam jakieś zawsze, tutaj z atakiem. Co? Tutaj chcesz grać? Dobra, gram te H6. Teraz mi tutaj przygrzmociłeś, skubany. Dobra, biję. No i skoczek G7. O, wejdę tu skoczkiem. No teraz już afera. Na aferę. What? Naprawdę? Nie chcesz afery? Dobra, tak. Nie chcę afery. Nic nie widzę konkretnego. Może tak? Na to też liczyłem, że on uprości. Tylko, że... Nie wiem, co tutaj grać, powiem szczerze. F5 jakieś ma? Chyba walnę tam wtedy. Wracam.
Bardzo źle gram. Aha, tu może zbić trzeba jednak i tak kopnąć. A, to już nie zdążę. Kurde, ale ja słabo gram. Kompletnie bez sensu. Nie wiem co grać, bez sensu. Ale pozycja beznadziejna. Nie, no masakra. Po prostu nic tutaj nie mam w tej pozycji. Kompletnie. O, red. Nie wiem, wieża A8. Nie mam pojęcia, co grać. A, taki ruch ma. O, red. A nie, bo mam wybicie. Dobra, jeszcze się trochę ratuję. Tu może zbić z szachem i wygrywa. No tak, że F6. Widziałem to, widziałem to. Niestety. Dokładnie. Koniec partii jest. Dobra, trzeba się poddać. Powiem wam szczerze, jestem bardzo, bardzo niezadowolony z tej pozycji. Z tej mojej gry w ogóle. Kompletnie zagrałem beznadziejnie. Co tu jest? Co? Gdzie ja źle zagrałem? Zaraz zobaczymy. Powiedzmy, że tu jeszcze jest ok. Nawet bardzo w porządku. Nawet lepsza. Czułem, że tu jest fajnie. Ok, E4 niby nie najlepszy. Można było wyczekać, ale to się tak łatwo mówi. Tak. Goniec. Wleciał mi tu. Bicie, bicie. No i w ogóle fajnie. Czekajcie, co to go? Hetman D7? Skoczek tu. Nastawić się na słabości przeciwnika. Racja. Krzysztof. Zacząłem kombinować za bardzo. Ten atak tu nie mógł się udać. Już mam tragedię. Myślałem nad biciem na G3, ale... Nie, nie, no nie można. Nie można, koniec F2. No tak, tu mnie zaczyna już jechać, gościu. No w ogóle bez sensu. Pograłem jak ostatni Cimer. Nie, no po prostu mnie ograł pozycyjnie, no. Nic nie uzyskałem w ataku i mnie ograł. 3,5 na 7. Najlepiej nie jest, niestety. Ale zobaczcie, jaka zależność. W ostatnim Title Tuesday grałem z bardzo dobrymi zawodnikami, zrobiłem bardzo dużo punktów, 7, a była szansa nawet na 8, teoretyczna. A teraz gram z teoretycznie słabszymi zawodnikami i tych punktów jest mało. No, jak to wytłumaczyć? O, Janek ma 7 na 7, no to jest pocieszające chociaż. Dawaj ich, Janek, tam mocno. Ładnie. Polak gra. No remis, kremis, kremis, kremisik. Wpływ majówki? Nie, ja tutaj majówki nie mam żadnej akurat, ale nie potrafię tego wyjaśnić, że ja nie chcę nikogo obrazić, ale to nie jest tak przypadkiem, że z jakimi zawodnikami grasz, takie masz wyniki, albo taką grę też prowadzisz. Coś w tym jest, słuchajcie, że jak grasz cały czas ze słabszymi od siebie, to nie robisz wyników albo grasz po prostu słabo. A jak grasz z mocniejszymi, jest większa mobilizacja. No nie wiem, ja tak chyba mam po prostu. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. No remis, 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 remis.
bez wygłupów, naprawdę. A, to Antek Kozak, spoko. No Antek, no, przecież remis. To już jest takie przeciąganie struny trochę. Dobra, runda numer 8 za moment. No, na dokładkę mam arcymistrza, zobaczcie, po porażce. No nieźle, tylko ten arcymistrz widzę, że nie jest jakiś wysokich lotów po rankingu, ale jednak arcymistrz. Co? No kurczę, no jak mogą tak grać, no. Dobra, przeszedłeś tutaj do takiego trochę Benoni. Kombinowane te szachy, naprawdę. No dobrze, no zbijaj albo przepychaj, bez znaczenia. Proszę. Proszę. A, tu podstawiłem. No bij! Panie arcymistrzu. Tak, chcę zagrać. Bierzesz mi pionka, co? Dobra, muszę dziabnąć tutaj. Czy muszę i nie muszę? Próbuję jakąś aferę wykręcić w tej sytuacji. Słuchajcie, ja to mogę bardzo łatwo przegrać. Próbuję atakować, tutaj osłabić to skrzydło. Jaki mam wybór? Tak, to tak. Tak, aha. No dobra. To jakaś moja nadzieja. Różnobarwne. Tutaj, to tutaj. Jak zagrasz tak, to wezmę ci tu, więc jak skoczek pilnuje tego pionka, jak odejdzie, no to nie będzie go pilnował, więc wieża chce tutaj atakować. Myślę, że tak obronię i będę mógł zbić tego pionka. Za moment. Jakiś E6. E6 będzie dobry dla niego. Chociaż też może nie do końca. No nie mam wyboru. Podstawiłem na C3. Nie wziął. Wiecie co? Chyba mnie kusi bicie tutaj. Będę mógł mieć problemy. Choć z drugiej strony chyba tak jednak. No nie wiem. Dobra, gram tak. Nie wiem, tak się ustawię. Potem wieża E3, wieża F3. Chyba nie będzie źle. No i zasuwam. Co, tak? No okej, no to wtedy jak grzmotnę tam. No to muszę grzmotnąć. Mata chyba nie dostanę, co? Co to za pozycja jest? Wracam, ten pionek to jest... Aha, wieża A3. O red. Tak muszę, bo mat groził. Na pewno mógł zagrać lepiej. Wiecie co? Dzisiaj kompletnie bez formy. Wieżówka przegrana. Kompletnie.
No finish muszę zrobić dobry, bo gram tragicznie dzisiaj. Chociaż jakiś ładny skalpik na końcu już tam. Te punkty, ile mam, tyle mam, ale. Czy ja to jestem w stanie to jeszcze jakoś spróbować? O, wycisnąć. Może. Tak. Znaczy ja tu mówię o wyciśnięciu remisu, nie wygranej, żeby była jasność. F5. No chyba nie mam opcji zremisowania tej pozycji. A no właśnie. Tak. Tak. Tutaj szach i mnie męczy. Aktywność. Aktywność jest tutaj bardzo ważna i to właśnie czarne robią. Mają super aktywność. Co jest? Czy on się tu pomylił? On się chyba tu pomylił, słuchajcie. Czy ja to wygram? On się chyba walnął tutaj. On tutaj taki ruch. Ale nie, bo on robi wtedy ten. To jest remis. To jest remis, remis, remis. Bo on teraz dorabia hetmana. No właśnie. Już myślałem, że wygrywam. Ale spróbuję oczywiście. Nie, no wygrana to nie jest. Tu. Dobra, wymienię mu te wieże, przecież nie będę się wygłupiał, no. Dobra. Będę powtarzać ruch. Okej. Okay. Wyszedłem z wora takiego, że głowa mała, powiem wam szczerze. Przecież to była kompletnie przegrana pozycja. No widać, arcymistrz, no ale zagrałem po prostu też jakoś dziwnie. Kompletnie źle. To wszystko nie powinno tak wyglądać. No ale jak widzieliście, GM nie pograł najlepiej. Straszne rzeczy. Co powinno być? No koniec C3. Widzieliście to, nie? Nie zauważył gońca C3. Się też myślałem nad wieża E2. Ale to dobra. Nie chce mi się tego rozkminiać już teraz. Ojej, to dalej jest przegrana partia. O rety. Totalny wór. Co? Moment. Tu. I goniec D4. Grozi wieża A3. W ogóle nie mam co robić, nie? W tej sytuacji. Goniec odchodzi, to szach. I tam bije tu i doprowadza pionka. Banał. Banał jak się widzi, nie? Tutaj końcowa sytuacja. Wygrana. Kompletnie. On co? F4 powinien grać tutaj. I po takim ruchu zawsze ma przecież wieża, zawsze zdąży. G3 i wygrywa. Dał prezent gość. Tutaj. Co? To jest wygrana? Wow! F4? Niesamowite! To jest dalej wygrana? No dobra, dorabiam hetmana. On dorabia hetmana. Okej, okay. Ja to biję, on to bije. I to jest wygrana, tak? Jak widać, jest. Nie chcę patrzeć na tą partię już. Mi słabo. Bo mi słabo, moi drodzy. Niezasłużone 4 punkty na 8. Dobra, wygrywam 3 partie i lecimy. Trzy partie. Zostały 3 partie.
Trzeba wygrać. Koniecznie. No, 50 żony, faktycznie, można. To wszystko zależy oczywiście, jak sytuacja wygląda, prawda? Czy grałem kiedyś z Dinklirenem? No nie miałem tej przyjemności. Nie miałem. Dink chyba w ogóle bardzo rzadko gra w internecie, jak nie w ogóle, albo w tych najlepszych turniejach tylko, więc nie miałem przyjemności. Czy będzie dzisiaj partia z panią? Oby nie. No, bez znaczenia, słuchajcie. Zobaczymy. Tutaj po 8 rundzie jest króciutka przerwa zawsze. A już potem to poleci szybciutko. Co uważasz w sytuacji, że mistrz świata nie jest obecnie najsilniejszym szachistą? No wiadomo, Magnus jest przesilny, ale uważam, że Dink również jest bardzo silnym zawodnikiem. Bardzo. On tutaj też nie grał swoich najlepszych debiutów. Grał pod Nepo przede wszystkim, żeby jego przygotowania nie były wykorzystane zapewne. Ja uważam, że Dink jest przekocurem mimo wszystko i swobodnie może z Carlsenem walczyć. No a co? No Carlsen zrezygnował, no i co mu zrobimy? No nic, no. Takie ma prawo, jest tylko człowiekiem i tyle. Dink jest mistrzem świata i to są fakty. Zapisane już w historii, więc super sprawa dla niego. Ja się bardzo cieszę, że Dink wygrał mecz. Kibicowałem mu od samego początku. Janek ma 7,5 na 8. Prowadzi póki co. Także super. Czysta symbioza, wiesz co? Info, ale to info się nie tyczy polskich zawodników, więc nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na to pytanie. Carlsen, jak coś, to Uju wydaje się takim miłym, skromnym Chińczykiem, a Carlsen norweskim zadymiarzem. A ty byłbyś ze zmianą formatu Mistrzostw Świata? Nie zastanawiałem się, szczerze mówiąc, nad tym. Ja uważam, że forma rozgrywania teraz, co była, była okej. No, różnie grali te Mistrzostwa Świata. Mecze były rozgrywane różnym systemem. Na pewno mecz musi być grany na pewno jeden na jeden, w sensie dwóch najlepszych zawodników, więc to jest raczej niezmienne, aniżeli jakiś system szwajcarski. Tak, naprawdę tak mówiłem, że jak Dink wygra, to będzie więcej info. Znaczy się, mam nadzieję, że w Chinach troszeczkę szachy staną się bardziej popularne, bo wbrew pozorom one nie są popularne w Chinach. A szkoda, bo to mądra gra przecież. Tam w Chinach głównie grają w Go. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy. Na pewno jest jeszcze proces.
wiadomo, że w Indiach grają w szach. Czy symultane dla widzów planuję? W najbliższym czasie niestety nie, ale na pewno symultane planuję dla kursantów szachowych fundamentów. Póki co niestety nie mam tyle czasu, żeby też dla widzów zrobić symultane. Serio, nie mam naprawdę czasu, ale jak się czas znajdzie, to też nie ma tej energii. No to są wymówki, co nie? Z mojej strony muszę znaleźć ten czas dla widzów. Znajdziemy jakoś ten czas, znajdziemy, mam nadzieję. Tylko porobię najpierw priorytetowe rzeczy, a potem coś pokombinujemy. Title Tuesday jest świetnym turniejem, tylko mi przeszkadzają te przerwy po czwartej i ósmej rundzie. No serio. Mogliby sobie już darować. Jest. To już przerw więcej nie będzie. Runda numer 9. No jeszcze raz gramy królewską disco. Dlaczego by nie? Dobra. Niech będzie tak. No, to się pakujemy. Na D4. OK. No, hop. Grajmy proste szachy. Czy dłużej miałem okazję rozmawiać z Jankiem? Niestety nie. Koniec D7 by się przydał, bo taki ruch grozi. O, bicie pionkiem. No to będzie za dyma za moment. Co, jakiś hetman H4 czasami. Goniec D7 po to, żeby złączyć tutaj ciężkie figury, bo B5 grozi. Ale jak B5, to wtedy co? Nie wiem w sumie. Może wtedy B6 jeszcze, bo tutaj to tutaj. Okej. Okay. No dobra, goniec D7. Żeby nie było niespodzianek. Czasami jest taki fajny ruch potem tu. Tutaj, tutaj, to jest takie klasyczne uderzenie. Dobra, jakie to jest klasyczne uderzenie, to tak gramy. Czy mi to wyjdzie na zdrowie? Nie wiem. Ale się dowiemy. Okay, goniec E5 z totalną blokadą. Hetman F6 tutaj, wieża G8, tego typu rzeczy. No dobra, to powrót, bo teraz mogę też tak zagrać. Wolę D4 zdecydowanie. Dobra, tak zagrajmy. Jeszcze hetman E7, dużo ruchów do zrobienia. A gość myśli. Słusznie. Tak. Dobra, niech będzie tak. Spróbujemy poatakować. Po białych polach jesteśmy już ustawieni. Pytanie, czy przepchać? Chyba nie. A może? Przepychamy. Potem tu. On ma mało czasu. Agresywnie. No dobra.
Kolejna wieża wchodzi do gry. No, nie sądzę, że zbije. Tu się otworzy linia. H3 w sumie może zagrać. No dobra, tak. Nie pozwolimy mu tutaj na jakieś fikołki. Znaczy proste ruchy. Dzisiaj powiem wam, bez większej inwencji twórczej gram, bo jakoś nie idzie, ale zagram tak, żeby mieć tutaj podparcie. On też musi ruchy wykonywać. A może wymiana hetmanów? Niech będzie propozycja wymiany hetmanów. Przyjął. Tu? Nie, nie, nie. Szach będzie. Może tak. Może tak w ogóle, żeby nie było G4. Sprytnie. Różnobarwne. No dobra. Ok, to wygrywam, nie? Moi drodzy, wygrałem partię. Niespodziewanie. 5 punktów to nie tak mało. A jeszcze 2 rundy. Tak, mistrz blokady. Tak. No to takie typowe. Ale zobaczcie, ile błędów. Ojej, aż nie chcę na nie patrzeć. Nie chcę na nie patrzeć. Szybko pójdźmy tutaj zobaczyć, jak Janek gra, jeżeli jest jeszcze okazja. Dlaczego nie pokazuje partii? Jest, pokazuje. Patrzmy tutaj na naszego Janka. Oj, Janek ma przy. Wygrał Janek? Zaraz. Co tu się stało? Jest minus 3. Co w ogóle chodzi? Chwila. Janek grabił jej, prawda? O co w ogóle tutaj chodzi? O co chodzi? Niech mi ktoś wyjaśni. Nie kumam. Co? Nie rozumiem. Co? Czarne się poddały w tej sytuacji? Nikt nie wie, o co chodzi, co nie? Przecież jeszcze nawet czasu mają czarne więcej i piona więcej, wszystko. O co chodzi w ogóle? Nie wiem, no ale punkty są u Janka. Dobra, nie mam pojęcia, o co tu się wydarzyło. Rozłączyło go. Okej. Okay. Może, no to troszkę szczęścia trzeba mieć. Jaki jest mój ulubiony szachista? Myślę, że Robert Fischer, mimo wszystko. Co tutaj Hikaru? Hikaru jest czarnymi. To tak, to pewnie rozłączyło mu się. No to pechowo. Znaczy szczęśliwie też Janek. No tak, tutaj już sobie czarne radzą. Hikaru też gra bardzo praktyczne szachy. G4 wystarczy. I związanko. Czy Akiba Rubinstein drugi? Ciężko powiedzieć.
Najbardziej mi imponował jednak Fischer. No to jest bardzo ciekawy zawodnik. Peszka. Młody Ukrainiec. Bardzo ładnie gra w szachy. Ale tutaj też ma przegraną. Co tutaj się wydarzyło? Powtarzanie ruchów zapewne jakieś. Dobra. Cofnijmy to. O, szybko pójdzie. Zobaczcie. Fischer, Kasparow. Co tutaj się dzieje? No wygrana, tak? Białych. Królem przejść trzeba, tak? Przyblokować to. O, tu już królem podejdę. Przyblokuję. Goniec E1. No Tal był kreatywny, oczywiście. No Tal był szalony na szachownicy, to też się chwali, ale to nie o to chodzi tutaj, słuchajcie. No i gram z panią. Zobaczcie, gram z jakąś panią. Lecimy. Bo jeszcze można zrobić fajny wynik. Wracam, żeby wejść tu. Możliwe, że to jest strata tempa, ale ten skoczek na D2 kompletnie mi się nie podobał. Wszystko wymieniamy, ale ja słabo gram. Wszystko, Krzysztof, wymieniasz jak amator. No A3, żeby tak. Da się coś lepiej? Pograć czarne, mają świetną grę. No tak. Dobra, troszkę się tutaj rozwiązałem. Nie jest to moja wymarzona pozycja. Tak myślałem. Wszystko wymienia. Skoczek C3. No dobra. Okej. No próbujemy coś tam kąsać. No spróbujemy coś tam pokąsać. Przeciwniczkę. Jakiś taki ruch, coś postraszyć. Zawsze to zmusza troszeczkę do myślenia. Co? Co ja zagrałem? Po prostu tragedia, Krzysztof. No jeszcze nie tracę figury, ale tracę pionka. O rety. Po prostu amatorszczyzna. Totalna. To będę musiał żebrać o remis. Nie, ja nie wiem, ja nie potrafię. Ja nie potrafię grać z kobietami. Ale ona chyba jeszcze nie zagrała tak super optymalnie, chociaż tak ma dobrą pozycję. Dobra, próbujemy coś tutaj. Ojejku, jak wyjdę tu z wora, to będzie cud miód i w ogóle wszystko. No szukam, szukam czegoś tam, szukam. Słusznie. No nie wiem, próbuję jakoś tutaj, tędy coś poszukiwać. A to jest strasznie trudne. Tak. G5. Ok, czy ja znajdę jakąś aktywność po wieży C7? Wybić jedną muszę.
No nie wiem, szukam jakiejś aktywności. Ciężko ją znaleźć. Jakiś szach. Tutaj, tutaj. H5 tu. Może teraz jakimś cudem coś. Taki ruch jest dobry. Bo jak zbije, to jest wieża C7. Choć nie wiem do końca, czy to jest ok. Tutaj. Co ja w ogóle gram? Krzysztof, co ty kurde grasz? Chłopie, co ty grasz? Warcaby chyba. Drugi pion stracony. To kompletnie bez walki. Dobra, idę. Wolna Ameryka teraz. Tutaj zbije. Powinna. Skoczek F5. Boże. Kompletnie jestem amatorem, moi drodzy. Tak mnie tutaj. Co? Co? Co to ma być? W ogóle podstawiła, nie? Czy ja się ratuję? No to teraz tak, teraz to wygrywam. Masakra, ale miałem farta największego na świecie, nie? Niesamowite, po prostu przepraszam panią, no ale no masakra. Nie, no sami widzieliście. Przecież to jest wyjście z takiego dużego wora, że to jest nieporozumienie. Tak się nie powinno grać w szachy. Wstyd mi. Wstyd. Wstyd mi, moi drodzy. To nie było wyjście z wora, tylko podstawka tej pani, bo czasówka ją tam zjadała. Debiut pograny na poziomie piątej kategorii. Tutaj w ogóle zagrałem jak. Podstawiłem go nie z D5 przesłana, taka zwykła, prosta rzecz. No takiego wyjścia z wora to jeszcze nikt nie widział, nie? Jeszcze nikt nie widział. Ależ ta pani się musiała wkurzyć na mnie. No takie są szachy, zobaczcie. No niesamowite, przecież tu zostałem ograny jak dzieciak. Kompletnie. Wszystko przegrywam, przecież. Ha, bo ona się bała, że straci tego pionka, no tak. Tak czasami panie mają, że nie chcą oddawać tutaj swojego materiału. A tutaj to jej pozwoliłem na wszystko. Ojej, no właśnie. Skoczek K4. Ajajaj. Tu jeszcze groził, słuchajcie, mat. A najlepsze jest to, że to nie jest wygrana jeszcze, jak silnik wskazuje. Wzbiła, no to nie, no to tak wzbiła, to po prostu uprościła grę. No F3 to tutaj wiadomo. Wygrana. Masakra. Masakra. Czy Janek jeszcze gra? Zobaczymy z Hikaru. Już nie gra. Jaki wynik mieli? Janek przegrał.
Obserwowaliście? Chyba przegrał, co? No ale dalej jest bardzo wysoko, jeszcze ostatnia runda. Nieprawdopodobne, słuchajcie, nieprawdopodobne. Cuda na kiju. Tak, przeciwnik Janka dostał bana. Spoko. No, wyjście z wora, tak, Ramzes, masz rację. O Chryste, to całe życie to wyjście z wora będzie. Ja sam w szoku. Jestem w wielkim szoku. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. No tak, tu już wygrana. Odświeżamy, jeszcze jedna partia. Aha. No to remis tutaj, tak. Miłoszu, no Hikaru gra bardzo dobre szachy, więc szczególnie na tym szybkim tempie internetowym, no to nie ma co ukrywać, jest bardzo dobry, więc tutaj. Ale myślę, że jak Janek miałby grać z Hikaru mecz w szachach klasycznych, to Janek miałby zdecydowanie większe szanse i uważam, że byłby faworytem. Nieznacznym zapewne, ale myślę, że jednak faworytem. No remis, tak, wystarczy wybić. Dobra. I zapraszam do ostatniej rundy. Dobra, mamy. I Ema. Aha, słuchajcie, mam 6 punktów. To walczymy o bardzo dobry wynik, co nie? Tu nie ma co się rozpraszać. W ogóle tak słabo gra mi tyle punktów. To jest nieprawdopodobne. Dobra, lecimy z królewsko-indyjską. Wiem, że monotematyczne są moje debiuty. Ale musicie mi wybaczyć. E5. Tutaj gram z planem wieża E8, jak niegdyś grał Kasparow, taki ciekawy plan. No tak, oddajesz gońca czarnopolowego, tak po prostu. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Chętnie przyjmę wszystko. Wracam. No do góry. Bitka, bitka, E4 zapewne. Skoczek na D5 będzie się. A, w ten sposób grasz. Dobra. Tak. Dobra, atakujemy gościa. Próbujemy. Jakiś B5, co? O, już w sumie nie ma B5. H4. Tak, pułapkę zostawimy. On nie może zbić, bo tu. A jak goniec F1, to wymienimy i H3 pionek pójdzie. Spróbuję w ten sposób. Jeszcze wieża E6 jest ciekawa, taka obronna. No to tak, co nie? No on zawsze może tam spróbować. Co? Skoczek na P3? Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia. Dobra, lecimy na gościa. G5, tak. Aha, tutaj.
Tutaj, no on tak, zbije mi pionka. Hetman F6 pójdzie. Nie pójdzie. Tak. Trochę nonszalancko zagrałem, coś mi się wydaje. Skoczek zbije, hetman B6. Trzeba liczyć. Trzeba liczyć. Naprawdę tak można? Ciekawie pograł. Tak się zastanawiam, czy nie zagrać. Dobra, zbiję mu najpierw tutaj. On strasznie zachowawczo gra, tak jak patrzę. Może tędy spróbuję coś pokminić na tego pionka. Kurde, ale dobrze. No dobra, bronię na razie tego pionka. Pasywnie, ale zawsze bronię. Nie jest moja pozycja już dobra, była fajna. Dziwnie gość gra. Naprawdę dziwnie. Tutaj przerzucę gońca może. Aha, z tamtej strony chcesz mnie ugryźć, cwaniaku. No dobra, próbuję wymiany hetmanów w taki sposób dla mnie nieatrakcyjny. Ha, tu masz bicie. Kurczę, blade. No masz. Moja pozycja się sypie i nie widzę nawet kontry żadnej dla siebie. Niestety. Kompletnie przegrana pozycja. Jakaś nadzieja na różnopolowe, ale tu zagra. Tak powinienem, ale nie mogłem, bo i tak mi tego pionka skosi. Dobrze zagrał. To jestem teraz w głębokiej D. No, to bez sensu. Stoję w miejscu. Nic nie mogę zrobić. Przegrana. Szkoda, bo nie powinienem tej partii przegrać. Trudno. A i tak po mojej słabej grze 6 punktów uważam jako cud w dzisiejszym Titled Tuesday. No szkoda, moi drodzy, ale dziękuję tym bardziej wam za cierpliwość. No życie. Życie. 6 punktów. Mam nadzieję, że będzie lepiej następnym razem.